króciutki filmik, bo zaczyna padać. Co ja tu robię? Otóż przygotowuję pole pod orkis. Tutaj był na tym polu groszek. Po groszku posiałem popro, no nieudany jest. Owies, gryka, słonecznik trochę wypasiony przez sarny, coś tam wystaje, taki poplonik. No byłby na pewno ładniejszy, gdyby nie susza, gdyby nie zwierzęta wypasła. Widać, że tu grasowała. Nawet widać po listkach, poskubane. I to jadę talerzóweczką. Niszczę to. Tak to wygląda. To chwilę poleży, bo to jeszcze do siewu orkisu trochę czasu jest, ale niszczę, żeby ten owiec mi nie dojrzał. Bo to ten owiec mi dojrzeje, potem znowu nie będzie zimy i będę miał problemy, bo w nosiku będzie, znaczy w orkiszu będzie owiec, dlatego niszczę, póki jeszcze tak, może jak odbije, to potem jeszcze go raz zniszczę, bo to może już czasem wyrastać. Bo tu już takie nasionka są, o. Także dlatego zdecydowałem się teraz jechać, trochę siąpi, jeszcze deszczyk, spadło prawie 40 litrów, takie jest super. I jadę bezorkowo, bo ja też jestem, nie lubię orki. Tutaj niech się bakterie, grzyby, żdżownice niech się rozwijają. One wolą takie warunki bezorkowe. Dlatego ja też ich słucham. O, gryczka już nasionka nawet wydała. No, ale to nie jest problem. To wymaznie, resztę sobie orkisz poradzi. Trochę gryki będę kosił jeszcze po tych grochach, ale to nie o tym teraz. Także szybciutki filmik, króciutki o tym przygotowanie pola pod zasiew orkiszu w technologii rolnictwa ekologicznego. Znaczy taka technologia, a nie ekologiczny, ale to jest taka technologia. Tu nie będzie na pewno pysku, zero nawozu, zero pysku, tak jak w tamtym roku. I będzie fajnie. Jakieś pozostałości oprysków, to gryka przerabia fajnie. Inne poplony, także to naprawdę będzie eko. Spokojnie mógłbym, jaki ładny słonecznik. Spokojnie mógłbym potem ten orgi sprzedawać na eko, tylko że nie mam papierów. No tak, nie robię, bo się boję biurokracji póki co. Także jedziemy moim zestawikiem. Śmigam dalej. No, fajnie zaczął kropić. Niech pada, deszczyk jeszcze potrzebny. Wlał 40 litrów, a wcale nie jest za mokro. Ale uciekam do ciemnika, bo telefon nie lubi takich warunków. Podoba mi się, po jednym przyjeździe tą talerzóweczką pole wygląda tak, że to naprawdę robi robotę. Nie chcę robić reklamy w firmie, ale nie chcę, żeby nie było za wcześnie, bo mają lekko ponad rok. Ale jak na razie jestem niezadowolony. Taka talerzóweczka. Firmy takiej budżetowej. Ale no, daje radę. Nic. Dobra, uciekam dalej do pracy, bo deszczyk. Jeszcze na koniec słonecznik. I zachęcam wszystkich do zakupu mąki orkiszowej, bo jest w sprzedaży, a powiem szczerze, że trzeba się śpieszyć, bo jak tak pójdzie jak do tej pory, to może mi do przyszłych żniw braknąć. Oby. Ja bym się cieszył, ale zobaczymy. Jest. Chlebki wychodzą genialne, zdrowiutkie, a najważniejsze w życiu jest zdrowie. Więc ja nie będę dopowiadał, nie każdy sobie dopowie sam, o co w tym chodzi. Póki człowiek zdrowy, to jak to mówi poeta szlachetny, zdrowy nikt się nie dowie, ale ja mówię, że trzeba zawczasu zadbać i jeść zdrowe rzeczy, a nie jakieś badziewia z Ukrainy pryskane. A tego, czego niszczę? Słonecznik tak ładnie kwitnie, pszczółki by skorzystały? No bo zimno, ma być 2 tygodnie zimna, to już nie skorzystają z tego słonecznika, no trudno. Dobrze, że się udało zakarmić przed tym zimnem. O, uciekam.